Więc tak. Każda z postaci ma tak jakby cztery możliwości komunikowania się z przeciwnikami. Na przykład jeden tam może zatańczyć, jeden może zaśpiewać i tak dalej. Oczywiście to nie będzie ten powiedziane, że znaczy no nie będzie pokazane jak śpiewasz i tak dalej, tylko że będzie taki tekst, że ten o zaśpiewałeś i tak dalej, no nie? I każdy z tych rzeczy może wywołać różne reakcje u przeciwników. Więc tak, są cztery reakcje. Przeciwnicy mogą się wściec, co jest najczęstszą... Serio? Co? Garu, dobra. Tak, mogą się wściec, mogą się zainteresować nami. Mogą też... się nas przestraszyć. I coś jeszcze. Ale nie pamiętam, tak czy inaczej, kombinacja tych różnych reakcji może różne rezultaty dać. O ile dobrze pamiętam, to trzeba zainteresować przeciwnika, żeby dał nam swoją kartę, tak jakby. Monster Card czy coś, nie pamiętam jak to się nazywało. I tego właśnie się używa przy fuzji person. Szczerze mówiąc, to jest trochę niezbyt dobre moim zdaniem. Chociaż komunikowanie się z przeciwnikami jest czymś bardzo interesującym, ponieważ no... Ja zawsze chciałem zobaczyć jak to wygląda, no nie? Jakby to mogło wyglądać w grach RPG, że zamiast rozpierdzielać przeciwników, to możemy tam na przykład pogadać i tak dalej. Ale tak czy siak, no, ten sposób się tworzy persony w jedynce. Chwila. Mapa. Tak. Tak, system walki no jest taki klasyczny, turowy, oczywiście. Tylko, że jest taki jeden mały problem. Otóż nasze postaci są na takiej jakby planszy, że tak powiem. Na szachownicy, o, że tak powiem, no nie. Mamy naszych 5 postaci, ponieważ możemy mieć 5 postaci w tej grze. Mamy też po drugiej stronie mamy przeciwników. I musimy też tak jakby ustawiać naszych towarzyszy, ponieważ każdy atak ma swój własny zasięg. Każdy atak ma swój własny zasięg. Na przykład, nie wiem, miecze atakują, o ile dobrze pamiętam, chyba 4 kratki przed nami czy coś. Coś takiego, no nie, a tych kratek to jest dość dużo. Może z 40 po jednej stronie i 40 po drugiej. Tak czy owak. To jest naprawdę wkurzające, ponieważ trzeba cały czas patrzeć na ustawienie nasze i ustawienie przeciwników. To może być wkurzające czasami. Nieźle. Myślałeś, że jesteś sprytniejszy od nas? Nieprawda, kurde! No i tak mniej więcej wygląda... ten. A właśnie, jeszcze elementy i tak dalej. Wezmę expa. Chociaż może nie powinienem brać, bo jeden przeciwnik za dużo mi tego nie da, ale co tam. 61, może być. Nie jest źle. Więc tak, elementy, słabości, odporności i tak dalej, no nie. W Personie 1 nie ma czegoś takiego, że jeżeli wykorzystamy słabość przeciwnika, to dostajemy jeszcze jedną turę, czy coś takiego. Nie, raczej tego nie ma. Jednak jest jeszcze problem, jeżeli chodzi o te słabości, o te elementy i tak dalej. Ja pierdzielę, jakie to jest mocno skomplikowane w Personie 1. Nawet nie macie pojęcia, chyba że widzieliście. Właśnie, w tej grze mamy 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementów. No nie? To jest dość łatwe do zapamiętania. 3 fizyczne i 6 magicznych i wszystko jest okej. No nie, jeszcze tam All Might, no nie, ale to jest taki element, który tak naprawdę nie jest elementem. Trochę taki odrębny, no nie? Ile tego wszystkiego jest w Personie 1? Prawie 30. I każdy przeciwnik, każda persona ma swoje własne odporności, swoje własne mocne punkty. To jest po prostu...
To jest jedna z tych rzeczy, która powoduje, że Persona 1 jest dość ciężką grą do ogrania. Mimo tego, że możemy przeanalizować przeciwników bardzo łatwo, to jednak, uważanie na te wszystkie słabości i tak dalej w tej grze jest naprawdę ciężkie. Ponieważ, jeden przeciwnik może na przykład używać ataków 5 czy 6 elementów, szczególnie w późniejszej części gry, i to jest całkiem to jest ciężkie do zapamiętania, ciężkie w ogóle do zrobienia. Choć mimo tego, że każda z postaci może zmieniać persony, nie tak jak tutaj, tylko i wyłącznie nasz protagonista, to jednak, możemy tam może chyba z 10 maksimum trzymać, a jako że mamy 5 postaci, to najwyżej, to nie jest zbyt dobra rzecz, że tak powiem. No i jeszcze to, że persony nie levelują razem z nami, to też jest problem. Skill. I niech będzie Akihiko. Cholera, gardło mnie boli od tego gadania. O, to wy znowu. Dobra, Zio. W sumie to... Albo nie, niech będzie. Nigdy nie wiadomo. Tak, co mogę jeszcze o tej grze powiedzieć? Jest wersja na PlayStation 1 i jest tak jakby remake na PSP. Znaczy, remake... Tak, można powiedzieć, że to remake. Wiecie, grafika zaupdate'owana i tak dalej. I tak, jeżeli chcielibyście... dawaj, expa. Jeżeli chcielibyście kiedykolwiek przynajmniej zobaczyć, na czym polega Persona 1 i tak dalej, na własnej skórze się przekonać, to którą wersję wybrać? Otóż każda z tych wersji ma swoje tak jakby mocne strony i słabe strony. Więc wersja na PSX-a jest wolniejsza oczywiście, bo RPG na PSX-a były całkiem wolne. I tak, co tam mogę jeszcze powiedzieć? Chwila, moment, ja tutaj się zastanawiam. Więc tak, wersja na PSX-a, najpierw od tego zacznijmy. Nie jestem pewien, czy ona wyszła w Europie, to jest po pierwsze. Ale wiecie, zawsze emulatory są i tak dalej, to łatwo możecie sobie pobrać. I tak, w tej wersji są pewne różnice w porównaniu z japońską wersją chociażby. Na przykład to, że w amerykańskiej i ewentualnie w europejskiej wersji, nie jestem pewien, czy w Europie ona wyszła, przy okazji to się nazywa Persona Revelations, ta wersja na PSX-a. Więc tak, strasznie została zamerykanizowana Persona 1 w porównaniu z japońską wersją. Więc chodzi mi więcej o to, że postacie po prostu zostały tak jakby make-up, że tak powiem, w porównaniu z japońską wersją znaczna większość postaci miała zmieniony kolor włosów. Na przykład ktoś miał czarne włosy, a w japońskiej wersji, a w amerykańskiej będzie miał żółte, czy tam jakie tam bądź, może rude, to zależy naprawdę. Ale jeszcze są dwie postacie, które naprawdę dostały niezły lifting. Jak on się nazywał? W japońskiej wersji jest Masao, On jest taki trochę, jak on wygląda, jest to białas, dziwny białas, że tak powiem. Dziwnie się ubiera i tak dalej, strasznie dziwnie się stroi. Ale w amerykańskiej wersji zrobili z niego murzyna o nazwie Mark. Ale poza tym to postaci tak jakby to nie zmienili. Jak już to tylko imię i tak dalej. Chociaż też bardzo sporo imion się zmienili w tym Personie 1. Tak jak powiedziałem, zamerykanizowali strasznie tą grę. Chociaż nie mam nic przeciwko temu, ale nie wiem.
Jakie mogę podać przykłady? Na przykład jest taka dziewczyna, która w tym, w japońskiej wersji nazywa się Maki, a w amerykańskiej nazywa się Mary. Z nią właściwie chodzimy przez praktycznie całą grę, więc hej. I tak, pewnie. Co mogę jeszcze tam powiedzieć? Chyba wszystko mi się wydaje. Jeżeli chodzi o wersję na PSX-a. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, to ja, o ile dobrze pamiętam, zrobiłem jakiegoś vloga. Używając tego gameplaya z tej gry, z tej wersji, no nie? O właśnie! Teraz czas na te różnice między wersją na PSP a na PSX-a, no nie? Czyli tak, wersja na PSP jest bardziej, o wiele jest wierna tego, co było w Japonii, no nie? W tej grze. Co oznacza, że no, wszystkie postacie wyglądają oryginalnie, tak jak w japońskiej wersji, mają te same imiona, te same nazwiska. Ty cfelu jebany zabiję cię, dziękuję. Dziękuję, dobra. I tak, gra na PSX-a ma tak jakby Shin Megami Tensei-owaty klimat, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. Mroczny i tak dalej, poważny. Muzyka jest bardzo fajna w wersji na PSX-a, jednak wersja na PSP, no otóż muzyka stała się J-popowa i to ogólnie zrobili to chyba tylko dlatego, ponieważ Persona 3 i 4 były takimi hitami, że tak powiem, a one mają w sobie J-popową muzykę i takie rzeczy, ale to kompletnie nie pasuje do jedynki. Tak więc no, muzyka może być problemem w jedynce. Ale tak to mi się wydaje, że to jest o wiele bardziej kompletna wersja. Ponieważ w Personie 1 na PSX-a był jeszcze taki tak jakby side quest, że tak powiem, o nazwie Snow Queen Quest, czy coś takiego, no nie? Tam na samym początku gry musimy do szkoły dojść, czy coś takiego, no nie? Tam, jak to było, na początku idziemy do szpitala, ponieważ gramy w tą taką grę o nazwie Persona i tam, co wychodzi na to, że to jakiś ten rytuał jest, czy coś, no i dzięki temu dostajemy nasze persony. Tak, idziemy do szpitala, ponieważ tak nam powiedzieli nauczyciele i tak dalej, to jest w szkole. No gin. W sumie wszystkie persony to w szkołach się dzieją. Może dwójka nie jest wcale aż taka... Nie koncentruje się tak bardzo na tym, ale jedynka tak. Chimerę sobie wezmę. Chyba, że już ją mam. Nie mam, dobra. Okej, okay. Skill. Akihiko. I mnie też trzeba uzdrowić. Dobra. No to od tego bloku już ten możemy tego kolesia znaleźć, zagubionego. Więc teraz trzeba będzie szukać. I tak, co takiego jeszcze Persona 1 ma? Właśnie ten Snow Queen Quest. Chodzi mniej więcej o to, że w wersji na PSX-a to zostało wycięte z jakiegoś głupiego powodu, nie wiadomo dlaczego. O kurde, nie chybiaj! Błagam. Rozwal. Kurde! Ucieknie. O, 561! Okej, dobra. Dobra. Hej, ale udało mi się go w końcu rozwalić. Tak, ten Snow Queen Quest, no nie? Idziemy ze szpitala do domu i tam możemy sobie połazić trochę po szkole. Znaczy ze szpitala do domu, tylko ze szpitala do szkoły oczywiście. Tam możemy sobie połazić, tam porobić takie rzeczy. I w szkole jest taki przedmiot, taka maska do znalezienia. I ten... Kiedy się ją znajdzie, to wtedy będzie się miało dostęp do Snow Queen Quest, czyli... Chodzi mniej więcej o to, że szkoła cała zamarza i tak dalej, i my musimy to powstrzymać.
dzieją się różne dziwne rzeczy. No, i tego w amerykańskiej wersji nie ma, nie wiadomo dlaczego. To jest tylko i wyłącznie w wersji na PSP. Kurwa. KURWA! Pierdol się, Igor, nie obchodzi mnie to. Jebać tego skurwysyna, zrobię to poza sesją. Pójdę po prostu dalej. No i zajebiście, kurde, poszło się wszystko jebać. Nie obchodzi mnie ten koleś, po prostu zrobię to poza sesją i tyle. Najwyżej pokażę wam to któregoś tam innego razu. Ale mniej więcej chodzi o to, że łazimy po Tartarusie, widzimy tam kolesia, gadamy z nim i się teleportuje tutaj. Dzięki fuce i jest już wszystko w pożądalu. Pierdzielę to, idę dalej chwila, że... Może chyba, że questa nie zrobi... nie ten... Dobra, idziemy dalej, nie obchodzi mnie to. Mam nadzieję, że nie zapomnę, ponieważ nagrody za ratowanie tych skurwysynów są bardzo przydatne. No szybciej! Oh. No i zarąbiście, kurde, pół godziny poszło się jebać! Chyba pół godziny. Już nawet nie wiem. Ta, dobra. Trochę za daleko. Kurde, ja pierdzielę, dwie godziny i zaraz będą. A ja w tej sesji nic ciekawego nie zrobiłem. Co najwyżej pogadałem o Personie 1. Ale ogólnie to... Jakby... No ja pierdolę. A, dobra, rozumiem, jeszcze ich nie widzieliśmy. Ale zanim Fuka ich przeanalizuje, to... Dobra, jest. Czy... Ach... Yukari Expa nie dostanie. Jednego rozwalę. Okej, Revival Beat, dawaj. Yukari, nie śpi! Bo ci okradną. Dobra, zajebiście. Ja chyba mam Personę. Ja, Oberon. Ty masz Mazio! Jeszcze lepiej. To nic, mam nadzieję, że trafię. Dobra, jest. Śleście, że mnie rozwalicie? Kurwy! Gińcie! No. Mam nadzieję, że powiedziałem to, co chciałem o Personie 1. Wezmę, a propos Persony, wezmę jedną. A już mam jego? Ja pierdolę. Chwila. A, no pewnie, że mam. Fortuna. Okej. Okay. Ech, no trudno. Co to ja chciałem zrobić? Już sam nie wiem. Ach, ja pierdzielę, jak ja nie cierpię tego. Jeden błąd i już wszystko się pierdzieli. Muszę też pamiętać, żeby... W sumie myślę, że dojdę do bossa, gdziekolwiek on jest i... zostawię go sobie na następną sesję. Już sił nie mam. Jestem naprawdę wkurzony, że... Mój progres poszedł się jebać. Zwypierdalaj! O, enemy advantage oczywiście. I co się stanie? No dobra, medical powder dla mnie. I... Medical powder... Nie, zaraz, gdzie to? Na samej górze będzie. Dla Yukari.
ale nie możemy być na defensywie. Fortuna ma buffu. Masz, dobra. Mam nadzieję, że trafię. Okej. Okej. Pewnie, zemsta, kurwa. BOOM! Ja też na to czekałem, Akiko, nie jesteś sam. Ale ja pierdzielę, ta sesja jest naprawdę do niczego. Nigdzie, żem nie doszedł. O. Wezmę personę, bo... jeszcze by mi tylko tej zasranej śmierci brakowało, żeby ganiała za moją dupą. Ech. Skill. Dobra, jest. Uciekamy stąd. Który to już dead? Może jakiś 10, mi się wydaje? A który to już odcinek? Chyba z 31 czy 2? Więc no, 10 deadów. I 32 odcinek. Gin. Czemu enemy advantage? Przecież rozpierdzielam ich. W sumie to powinienem może... Może powinienem właśnie się na nich zaczajać, a nie tak łazić. Spróbujemy. Tak łazić bez polotu. Wydaje mi się, że to na nich dobrze ogień działa, jako że lodu używają. Revival beat. Agi. Kurde. Nie mam takich skilli! Pierdol się! Dobra. Trzeba uważać, trzeba uważać. Okej. Chociaż może fizyczny atak więcej by zadał obrażeń. Dobra, i teraz Discharm. Jako, że mam dobrą broń i świetnie się czuję, to może ktoś zaliczyć krytyk. O kurde! Wiem. Tak jest. Dawaj, Yukari. Dobra. A? MP mi zjadło, dobra, rozumiem. Expa chcę. Okej, okay, dziękuję, teraz będę mógł więcej person trzymać. Hell yeah! The Kaja Gem. Przy okazji. Zapomniałem, kurde. Muzyczka! Snow Queen. Tak, jeszcze co powiem na temat Persony 1. Jeżeli was interesuje ten. Muzyka z tej gry, to tak jak powiedziałem, dla mnie najlepsza jest ta z wersji na PSX. Ale możecie też zobaczyć tą muzykę z PSP. No. O. Jest ten teleporter, ale jeszcze nie pójdę. Szczególnie ten. Podoba mi się muzyka w PSX-ie właśnie z tego wyciętego Snow Queen Quest. No nie muzyczki ekskluzywne dlatego. No naprawdę dobre, ale nie oczywiście. Zabijająca ręka, ha? Zaraz. Agi, tak? Boję się. Boję się. Ale dobra.
Zobaczymy. Cholera. Zio. Nie. Może ogień. Udało się. Dobra. Miałem szczęście. O. Moje szczęście się skończyło. No to tego trzeba dobić. Kurde, dobra. Ogień, tak? Mam jakąś personę z ognistymi atakami? Nie sądzę. Jakie oni mają ataki? Mudo, o kurwa. Kot. No i atak niech będzie. Z tym rzeźnikiem. Obetnę wam wasze pieprzone palce. No! Ja cię kręcę, jeszcze jakieś 5 minut nagrywania mam. Naprawdę ta sesja, chociaż nie, nie... Nie jest ta sesja wcale aż taka zła, w końcu parę rank dostałem w social linkach. Boli mnie... I w sumie to jest większość dzisiejszej sesji social linki. Więc nie poszło wcale nam aż tak źle. No chodź. Dojdę do 50. piętra i się teleportnę. Jeżeli znajdę ten wichajster do teleportacji. Bufu? No. Fortuna bufu ma, dobra. Szkoda, że nie ma bufu, to by było bezpieczniejsze, ale dobra. Iż moja persona umie kręcić kołem! Ty też to zaraz zobaczysz. Ha? Wy nie umiecie czegoś takiego, ponieważ jesteście głupimi stolikami, na których można pić herbatę. Co, chociaż z drugiej strony to by był problem, jak mnie... Tak nad wami latają jakieś kurde miecze i inne cholerstwa. Tak jest. Dobra. Gin. To wy znowu. O kurwa, aż 4. Marin Karin Bufula, a? Dobra, nic nam takiego nie będzie. Chwila, jeszcze raz, co oni mają? Dobra. Żadne mudo, żadne hama. Mają po prostu gówno, które może spowodować, że któryś z nas się w nich zakocha. Co jest dziwne, bo to w końcu brzydale są. Nie, nie, nie. Holender. Okej. Okej. Mam wszystko pod kontrolą. Mam wszystko pod kontrolą, mam nadzieję. Okej. Dobra. O! Pierwszy raz widzę coś takiego. Żeby przeciwnik się w nas zakochał. Ale jestem pewien, że jeżeli by Mitsuru użyła Marin Karin, to tylko by SP straciła. To jest bezużyteczny cios. Przy okazji to też jest w personie 1, o ile dobrze pamiętam. O kurde! Nienawidzę tych lwów. Głupiec Fele. Mam złe przeczucia. Ty. Let's go! Czemu to nie był krytyk? Zio? Chyba wy jesteście słabi przeciwko Agi, o ile dobrze pamiętam.
Tak. Dziękuję za to, że mój mózg pomyślał o wzięciu ze sobą Junpei'a. Nienawidzę tych lwów. A co oni mają za ataki w ogóle? Swift Strike, Counter, dobra. Ale na pewno by zabolało, jakby użyli tego na nas. Szczególnie na mnie. No i co, i co? Nic nie możecie mi zrobić. Jesteście głąbami. No. Jej! Shuffle time i... Niech będzie Persona. Tak jest. Onyx. Onyx, użyj Rock Throw!